Witam serdecznie dzisiaj w nowej scenarii ze mną Mateusz Pazgan. chciałem już powiedzieć konstrukcję, ale jednak desperados. Nie, nie, jeszcze desperados, desperados. dalej. Dalej. Zanim o meczu mamy ważniejsze sprawy, Mateusz, nic nie ma ważniejszego jak zdrowie. Twoje kolano kurczę ciężka kontuzja nabawiona się tutaj. Powiedz, może jak z tym moim kolanem. No na razie ciężka sprawa. No, zerwane, więc zadła krzyżowe, i na tą chwilę czekam na, na zabieg. A, a jak to będzie później, no to będziemy już działać, żeby było dobrze. No, muszę się tam dobrze zabezpieczyć, żeby to, to, to wszystko dobrze zrobić, bo później może być już, no już na twoją ligę mogę nie przyjeżdżać, jak to źle zrobię. Mam nadzieję, że tu jak najszybciej wrócisz. Stało się to samemu, czy tutaj bardziej z zawodnikiem w kontakcie? Znaczy nie, nie, nie było kontaktu. To bardziej tak kwestia, nie wiem, no walki, tak bardziej przyłożyłem tą nogę no i trasło i i na tą chwilę mamy pauzę. Mamy nadzieję, że wszystko wróci do normy. Z Panikolanem. naprawdę życzymy ci tu zdrowia, bo wyniki nie są ważne w takim obliczu. Zdrowie najważniejsze. najważniejsze. Ale wracamy dzisiaj, bo musimy wrócić do tematu Desperadosa. Dzisiaj przegrywacie podwójnie można powiedzieć. Raz, że z Eurokryształem 5-3, a dwa, że w końcówce straciliście tak. Naprawdę puhar, fair play, którymi który mogliście mieć już na wyciągnięciu ręki. No dokładnie, szkoda, tej przegranej, ale, ale przynajmniej mamy zapewnione baraże. Także dzisiejszy wynik, bez względu na to, czy byśmy wygrali, czy przegrali, to i tak jesteśmy w tych barażach. Trzeba się teraz na to przygotować i tam pokazać, na co nas stać. Także że myślę, że w ekstraklasie spotkamy się za rok. No, i pewnie trzeba marzyć, trzeba myśleć o ekstraklasie, póki jest taka możliwość. Dzisiaj ta porażka, no ale nie, za, nie marzę waszego dobrego występu w tej lidze, ponieważ trzecie miejsce, no powiedz, przy tym, że grała tu Sandesia, że grała Brzezna, te Drużyny, które już coś tam kopią w tą piłkę, wystworzyliście nowy skład. Chyba to nie jest źle, mogliście ten wynik brać od razu w ciemno. Nie, no na pewno w ciemno. Byśmy to wzięli jeszcze pod względem tym, jak graliśmy w, tych, w tym turnieju na początku, no to. No to też nie wyobrażałem sobie, że tak wysoko będziemy, no ale, ale myślę, że młodzi chłopacy fajnie grają, także zasługujemy na te trzecie miejsce i na, na, na awans, jak, jeśli się uda. No, trzeba się przyłożyć i, i zrobić wszystko, żeby grać w przyszłym roku w Ekstraklasie. Tam na Was czeka Ibis, albo Baspal, albo Sony Kerforum. Tak naprawdę te drużyny też pewnie znasz i myślisz, że są w zasięgu Waszym? No myślę, że to będzie kwestia dnia, tak samo przygotowania, jakby jak tutaj chłopaki się przygotują, Kuba, Kuba teraz nieźle wraca do zdrowia, to będzie biegał tam za, za czterech i, i będziemy działać tak, żeby, żeby być w tej No, Ale myślę, że tam Sony, ten baspal są do zasięgu na, naszym na pewno. No, młodzi chłopaki wybiegani u nas są też, także na spokojnie. I ostatnia moja prośba do Ciebie, jako twardego człowieka, Prośba teraz do wszystkich, też Mateusz pomimo dwóch lasek, obola nogi, 14 lipca powiedział, że zjawia się w evencie na zakończeniu Sufix Liga Mateusz zachęć, bo ty widzisz, że jesteś w najgorszej sytuacji, a inni może nie chcą nawet. To nie pomimo dwóch lasek, tylko będę miał właśnie dwie laski przy sobie, także serdecznie zapraszam wszystkich, myślę, że pobawimy się tak jak było to w zimie i będzie fajna zabawa do Białego Rana. I to piwko, jak będziesz tam zagwarantujesz, to, to będzie wszystko okej. Okay. Szczególnie te 15 na drużyny w Turbokazakach. Tak jest, tak. Będziemy walczyć o te 15. Dziękuję Mateusz za wywiad. No i co? Widzimy się z powrotem na wojsku, bo nie ma innego wyjścia. No nie, nie ma. Trzeba walczyć. Dzięki za mnie. Dzięki.